Szanowni Państwo, Iława w 2020 roku obchodzi swoje 715-lecie oraz 30-lecie iławskiego samorządu. Lata 1989-90 okazały się przełomowe. Ówczesne zmiany polityczne i gospodarcze wyznaczyły nowy kierunek rozwoju. Zmieniła się Polska, ale zmieniła się też Iława. Dlatego zapraszam Państwa do pewnej podróży. Do podróży historycznej, wspomnieniowej, sentymentalnej. Do tej współpracy zaprosiłem samorządowców, wszystkich poprzednich burmistrzów oraz ostatniego naczelnika Iławy. W tych filmach wystąpią także ludzie sportu, kultury i iławskiego biznesu. Mam nadzieję, że te filmy będą dla Państwa wspaniałym przeżyciem oraz pamiątką iławskiej wspólnoty. Powinienem powiedzieć, zaczęło się od marzenia i teraz robimy super przebitkę, rozmywa się obraz i biegnie małe dziecko po polanie, wbiega do domu i miesza w garach mamie. Ale gdzieś po części tak to się właśnie zaczęło. Tak to się zaczęło, bo z gastronomią jestem związany od kiedy nasi rodzice, czyli moje siostry i moją starszą siostrę, postanowili, że im nie było dane, oni umożliwią nam zobaczyć świat. No i te podróże były mocno związane z gastronomią, no bo trzeba było gdzieś się w jakimś hotelu, pensjonacie, obiekcie agroturystycznym zatrzymać i tam wszędzie była kuchnia. Tam wszędzie była kuchnia, tam wszędzie był bar i tam zaczynałem tak naprawdę zakochiwać się w tym. Zawsze byłem ciekawy, jak to wygląda z drugiej strony. Dlaczego oni tak ładnie wyglądają, dlaczego tak ładnie nam podają te rzeczy, dlaczego właśnie oni są w tym miejscu, gdzie są. I jak to zrobić, żeby być tam? I to pytanie narodziło się już u dziecka. Później lata pracy za barem, na kuchni, na wszystkich stanowiskach, tak naprawdę restauracji, baru i wszędzie oczywiście od zmywaka. Bo nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, musisz przejść całą linię produkcyjną, żeby na końcu wyserwować się za nią. Nie ma łatwego miejsca do prowadzenia biznesu. Iława jest bardzo przyjaznym miastem. Widać to po ludziach, są bardzo życzliwi. Wielokrotnie okazali się być pomocni dla mnie jako młodego przedsiębiorcy. W całokształcie uważam, że tak, ponieważ jest bardzo szybko rozwijającym się miastem, obszarem, więc.
To nie jest tylko Iława. Są wszystkie okoliczne miejscowości, wszystkie okoliczne wsie, gdzie społeczeństwo tak naprawdę tworzy się i wielokrotnie spotyka się w Iławie. Spotyka się w Iławie, tworzy tą społeczność tutaj. Więc tak jak mówiłem, jak dajesz z siebie wszystko, to możesz odnaleźć się wszędzie, ale są miejsca lżejsze bądź cięższe i Iława jest bardzo dobra. Biorąc pod uwagę to, że mam rodzinę, mam dziecko i ja czuję się bezpiecznie w Iławie. To dla mnie jest najważniejsze. To bezpieczeństwo, to poczucie spokoju wewnątrz, gdzieś tam z tyłu głowy, że idąc po ulicy nie rozglądam się. Jest naprawdę dobrze. A tak jak mówiłem, pracowałem w różnych miejscach. Tak zerkam za okno, bo dążę do meritum tej wypowiedzi. Pracowałem w różnych miejscach, głównie w Trójmieście. Dla mnie Iława to jest mały Sopot. To jest coś, czego ludzie powinni szukać, szukając spokoju, szukając szczęścia. Według mnie, lubiąc naturę. Lubiąc naturę, troszeczkę uciekając od tego pędu dużego miasta. Dzisiaj restauracja to nie jest tylko gotowanie. To nie jest tylko serwis, choć nadal to będzie bazą, nadal to będzie tą podstawą gastronomii. To, tak jak mówiłem, kuchnia i serwis. Już nie tylko kuchnia, teraz jest bardzo ważny serwis, ale żeby to działało, żeby to się cały czas napędzało, nie wolno stać w miejscu. Bardzo pomagają media społecznościowe, ale trzeba traktować je bardzo poważnie. To nie jest wrzucę zdjęcie, może ktoś zobaczy. Musi być to przemyślane. Moja małżonka zajmuje się social mediami i jest w tym bardzo aktywna od wielu lat już. Zanim się przeprowadziła do Iławy, pracowała w agencjach reklamowych. Dzięki temu ta komunikacja z gośćmi jest na takim poziomie, jakim jest. Stawiamy na jakość, chociażby jakość zdjęć, które publikujemy. Możemy przyrównać restaurację, już rozmawialiśmy o naturze, do drzewa. Te wszystkie elementy, nazwijmy elementami, ci wszyscy ludzie, to tworzą całość, są elementami tej całości, ale tak naprawdę ci w cieniu ludzie są korzeniem tego drzewa. I dzięki nim są dostarczane związki odżywcze do korony. Do korony, którą jest ta sala, która tak naprawdę tylko ta sala jest dopuszczona do oczu gości, do wglądu gości. Nikt nie zagląda nam na kuchnię, nikt nie zagląda nam do biur, nikt nie zagląda nam do komputerów. Jak staramy się skomponować przekaz, jaką chcemy mieć komunikację z gośćmi, to wszystko jest praca na zewnątrz bądź gdzieś w podziemiu. Gdzieś w podziemiu. Tego efektem jest właśnie ta sala. Sukces całego zespołu, który daje satysfakcję gości, który daje ten uśmiech na sali. No, na pokazywanie ludziom nowych możliwości, szerszego spojrzenia tak naprawdę na jedzenie, na koktajle, na serwis, na to, by przychodząc do miejsca publicznego czuli się jak w domu. Jak w domu, no. Muszą czuć się zadbani, doopiekowani goście. To jest bardzo duża praca sali. Muszą czuć, że są zadowoleni z jedzenia, to jest duża praca kuchni. Ale muszą też tu przyjść i ktoś musi ich tym jakby zachęcić. Kusić, rzucić tą nutkę intrygi, żeby gość chciał dowiedzieć się więcej. I to jest właśnie to całe zaplecze. To są social media, to są dostawcy, to jest kuchnia, to jest moja praca.
przychodni weterynaryjnej Mrówka. Czy moglibyście powiedzieć, jak to się zaczęło, dlaczego akurat taka działalność, jakieś najfajniejsze sukcesy, albo co Was tak na dobrą sprawę zdziwiło w działalności gospodarczej, którą prowadzicie w Iłach? Różne nasze drogi i decyzje o tym, czemu akurat weterynaria, bo u mnie zawsze tylko i wyłącznie weterynaria, nigdy nie brałam pod uwagę żadnego innego zawodu. Natomiast u Huberta sytuacja jest inna. U mnie rodzice są lekarzami weterynarii, ale powiedzmy nie chcieli, żebym był lekarzem weterynarii, więc musiałem się z tym ukrywać trochę czasu. To była ta wizja. Oczywiście gdzieś tam jakieś inne pomysły też przychodziły, ale to na krótko, bo się okazywało, że to jednak jest to, że miałem jakąś tam styczność z tym zawodem, to siłą rzeczy jakoś to mnie utwierdzało w tej wizji mojej. Czy my jesteśmy młodzi? Oczywiście. Tak, jesteśmy. Znaczy, jesteśmy młodzi również na rynku? Chyba tak, bo 9 lat w przypadku działalności weterynaryjnej to nie jest oceniane jako bardzo długo działający interes. Tym bardziej, że my pracujemy na dosyć rozbudowanej bazie klientów i tak na dobrą sprawę, żeby móc mówić o jakiejkolwiek dochodowości, to naprawdę ta baza musi być dosyć rozbudowana, więc pierwsze 5-6 lat to było takie naprawdę szukanie różnych sposobów, żeby tą bazę rozbudowywać i rozbudowywać. I tutaj właśnie specyfika Iławy jest fajna pod tym względem, bo my nie jesteśmy bardzo dużym miastem. Ludzie są względem siebie dosyć życzliwi, myślę, i przekazują sobie nie tylko złe wiadomości, ale również dobre. I jak na przykład dzwonią różne oferty reklamowe, żeby gdzieś tam się wypromować, pozycjonować strony, to ta przysłowiowa poczta pantoflowa, działająca właśnie w mniejszych miejscowościach, chyba w większym wymiarze niż gdzieś tam w jakichś dużych aglomeracjach miejskich, jest najskuteczniejsza, tak? Czyli właśnie to, że ktoś przyjdzie, jest zadowolony, pójdzie, opowie drugiej osobie, dało efekt taki, że słyszymy to, że my to możemy u Was nawet te 2 godziny w kolejce posiedzieć. Czy Iława jest takim fajnym miejscem do prowadzenia tego typu działalności? Cóż, nie prowadziliśmy w innych miastach, więc ciężko tutaj mieć jakiś punkt odniesienia, ale myślę, że tak. Chociażby ze względu na to, co Agata wcześniej powiedziała, na to, że ludzie się znają, rozmawiają ze sobą, prawda? To jest mała społeczność jednak i ten przepływ informacji jest dobry, także to już dużo daje, prawda? Że coś możemy tutaj więcej dzięki temu zrobić. Tak w dużym mieście wydaje mi się, że po prostu się ginie w tym tłumie, natłoku informacji, inne sprawy są bardziej krzykliwe i gdzieś tacy drobni przedsiębiorcy to znikają. Tutaj jest łatwiej, tu się Iława, wszyscy znają. Iława jest pod tym względem dobrym miejscem z tego względu, że pod tym względem z tego względu, ale właśnie tak to wynika, że naprawdę ludzie w Iławie kochają zwierzaki i to się da zobaczyć, bo nawet jak spojrzymy na to, co się dzieje w działalności takiej prozwierzęcej, to my mamy w tej chwili już 2 aktywnie działające stowarzyszenia na terenie naszego miasta, które pomaga zwierzętom potrzebującym, które jeżdżą na różne interwencje. I właśnie to jest bardzo budujące, bo naprawdę myślę, że jest coraz wyższa świadomość i ludzie posiadają tych zwierząt coraz więcej, tak? Że to nie jest jeden kot czy jeden piesek, tylko bardzo często są to 2-3 zwierzaki, również różnych gatunków. I to jest właśnie takim plusem w tym mieście, że po prostu są ludzie, którzy kochają zwierzaki i chcą tym zwierzakom pomagać. I tak z perspektywy tego, co się dzieje przez ostatnie lata, widzimy, że sporo osób zaczyna się do Iławy przeprowadzać, czy z Warszawy, czy z Gdańska. Przyjeżdżają właśnie klienci i no do tej pory leczyliśmy w Gdańsku, w Elblągu, w Warszawie, tak, bo tam mieszkaliśmy, ale aktualnie przenieśliśmy się do Iławy. Największy sukces. Chyba zaufanie. Zaufanie właścicieli. To całe lata pracy nad tym. Wiadomo, wszystkich nie możemy uratować, nie możemy wyleczyć. Zegara biologicznego nie cofniemy, ale skoro przychodzą do nas właściciele ze zwierzętami,
wiedzą, że u nas długo się czeka, bo każdy musi być zbadany dokładnie. Mimo to się decydują i 2 i 3 godziny, więc jest to chyba to zaufanie, to najwięcej mówi o tym. Bo i właśnie takie zrozumienie, bo w momencie, kiedy właściciel jest doinformowany i wie, co się dzieje z jego zwierzakiem, to w momencie, kiedy zdarza się nawet jakaś przykra sytuacja w stylu, że no, zwierzę niestety odchodzi z tego świata, to ze strony właściciela my często nie słyszymy słów pretensji, tylko na przykład mimo wszystko dziękuję. Nawet dzisiaj rano to usłyszałam, bo niestety jeden z moich pacjentów odszedł krótko przed naszym spotkaniem. I z zaciśniętym gardłem właścicielka właśnie użyła tego sformułowania mimo wszystko dziękujemy, tak? Po prostu są pogodzeni z tym, wiedzieli przez cały czas, co się dzieje i wierzę, że jak będą mieli następnego zwierzaka, to po prostu przyjdą tutaj od razu. Czego Wam życzyć na przyszłość, tak podsumowując już? Pracownika. Siły. Wytrwałości, tak. Szukamy czas dla siebie. Bardzo byśmy chcieli rozbudować zespół, na pewno. Jeżeli mówimy o sprawach takich zawodowych, bardzo byśmy chcieli rozbudować zespół, bo klientów jest bardzo dużo i naprawdę robi się fajnie, robi się ciekawie i potrzebne są po prostu ręce do pracy. Konstal w Dziławie pojawił się w 2015 roku, końcówka 2014. Wynikało to ze zrządzenia okoliczności, które przyłożyły się do założenia Konstalu, czyli prowadziliśmy wcześniej wraz z ojcem oddział śląskiej firmy, dużej, która swego czasu weszła w stan upadłości, potem została sprzedana i po prostu podjęliśmy decyzję w jednym momencie, że nie będziemy działać pod nowym nabywcą, tylko próbujemy pociągnąć temat na własną rękę, mając tak naprawdę sieć dostawców, sieć klientów i lokalną, sprzyjającą społeczność. Postanowiliśmy odświeżyć markę Konstal, która w latach 90. działała na rynku iławskim, prowadzona przez mojego ojca, i wziąć to na własne barki. I takim przełomowym rokiem był ten 15 rok, gdzie wszystko było tak naprawdę, po którym wszystko było wiadomo. Wiedzieliśmy, że jeżeli przetrwamy 15 rok, to przetrwamy wszystko. I tak naprawdę ten 15 rok się udało przetrwać. Nawet zrobiliśmy zysk wbrew w ogóle wszelkim oczekiwaniom. Nieduży, bo nieduży, ale po prostu okazało się, że nie musimy dołożyć do interesu. Potem był 2016 rok, który w branży stalowej był bardzo korzystny dla dystrybutorów. Wygenerowaliśmy bardzo duży, jak na tamte czasy, zysk. Czego efektem był zakup ziemi, na której w 2018 roku postawiliśmy obecną siedzibę i otworzyło nam to drzwi do dalszego rozwoju we wszystkich kierunkach, co staramy się robić. Wiodącą działalnością Konstalu od zawsze był handel stalą, stalą czarną, w pełnym zakresie tak naprawdę. Mamy ponad 1000 pozycji asortymentu na magazynie, tym robimy dużą przewagę nad konkurencją. Mamy towar składowany na hali, który nie koroduje. I mamy dwuzmianowy system ładowania, więc docieramy bardzo szybko do klienta, więc ten handel jest podstawą. Rozwijamy cały czas sekcję usług, w przyszłości być może wejdziemy w zakres produkcyjny, aby dywersyfikować dochód, ale opieramy się o handel. Iława to fajne miejsce do biznesu? Iława, jak każde miejsce na świecie i w Polsce, ma swoje plusy i minusy. Na pewno. Może zaczniemy od minusów, żeby skończyć plusami i zostawić miły akcent na koniec. Minusem jest to,
co dla gospodarki nie jest minusem. Jako dla przedsiębiorcy, dla nas minusem jest bardzo niski poziom bezrobocia, ponieważ ciężko wykwalifikowaną kadrę. Iława też jest małym miastem, gdzie młodzież na czas studiów wyjeżdża i raczej nie wraca. Teraz jest akurat poprzez pandemię, efektem ubocznym pandemii jest efekt powrotu wykwalifikowanej kadry do Iławy, więc to się zauważa, zauważa się poprawę, jeżeli chodzi o dostępność pracowników. Natomiast na co dzień bywa z tym problem. My na szczęście nie borykamy się totalnie z rękoma do pracy, bo mamy też dostęp bezpośredni do rynku pracowników ze wschodu. Mamy ich stałych, od 3-4 lat pracują ci sami ludzie, więc to jest na pewno trudność w Iławie. Jesteśmy też w województwie o najmniejszym zagęszczeniu, może poza Podlasiem, przedsiębiorstw i to zdawałoby się może być trudność, aczkolwiek generuje to łatwiejszą możliwość zbudowania relacji z klientem, trwałej relacji. My nie jesteśmy firmami incognito, jak w Warszawie jedna na drugiej, gdzie ludzie się nie znają, tylko geograficznie zasięg naszego działania obejmuje 150 km i tak naprawdę znamy się z klientami, budujemy trwałe relacje wieloletnie i to jest duży plus, duża korzyść, że ten nasz mniej zaludniony, mniej zagęszczony i z pozoru biedniejszy region umożliwia nam identyfikowanie się i z klientem, i z dostawcą, i budowanie trwałych relacji. Na pewno też korzyścią Iławskiego regionu jest to, że znów wynikając z tego, że jesteśmy najbiedniejszym regionem w Polsce, bardzo dużo środków unijnych trafia w nasze regiony, są inwestycje, bardzo dużo środków na szkolenia trafia, z czego korzystamy. Szkolimy się intensywnie od 4 lat, tak bez przerwy można powiedzieć, oczywiście nie przesycając kadry. Robimy przerwy 2-3-miesięczne, ale tak naprawdę też droga gdzieś do poziomu, w którym się znaleźliśmy, w dużej mierze wiodła przez szkolenia, które mamy praktycznie w pełni refundowane, w 80%. Wszystkie praktycznie szkolenia, jakie odbyliśmy przez ostatnie 3-4 lata, były refundowane. Efekty kolejnych szkoleń. Nie każde szkolenie jest dobre. Nie będę mówił, że szkolenia są cudowne, wspaniałe, nie można przesycić kadry. Ale udało nam się trafić nawet najbardziej w drodze polecenia na taki cykl szkoleń. Nie wiem, czy mogę je lokować, więc może jak ktoś będzie zainteresowany, to niech się zgłosi jak najbardziej. Ale szkolenia, które odmieniły naszą firmę w kwestii jakości obsługi klienta szczególnie. Okazuje się, że zmieniając pewne drobiazgi w rozmowie z klientem, w relacji, można otworzyć sobie drzwi, które do tej pory przez lata były zamknięte. I te efekty widać na papierze w marży generowanej na przykład przy takim samym poziomie sprzedaży i przy wzroście nawet kosztów generujemy wyższą marżę dzięki umiejętności sprzedaży na przykład usług dodatkowych przez handlowców. Do tego komunikacja. U nas w firmie nie narzekam naprawdę na komunikację. Jesteśmy nie dość, że wielopokoleniowym składem, to też... Najmłodszy pracownik w naszej firmie ma 20 lat, kierownik magazynu ma 24 lata, a najstarszy pracownik ma 71. I na integracyjnych spotkaniach, tudzież nawet na zebraniach i szkoleniach, naprawdę wszyscy czujemy się ze sobą fajnie, to widać. Ekipa ze sobą żartuje, śmieje się. To też jest efekt szkoleń i tego, że potrafimy rozwiązywać problemy, nie dopuszczać do konfliktów, a jeżeli się pojawiają, bo zawsze się będą pojawiać, to je bardzo szybko łagodzić i rozwiązywać. Efekt szkoleń uważam za nieoceniony.